Cześć, witam Was w kolejnym odcinku A to ciekawe. Dziś jest piątek, dlatego przygotowałam dla Was zestawienie 10 dowcipów tygodnia. Zaczynamy! W pewnej miejscowości ktoś kradł kowalowi jabłka. Ten ukrył się w sadzie i czekał na złodzieja. Gdy on wdrapywał się na drzewo, kowal jako chłop ze stali ścisnął złodziejaszka za jaja i rzekł: "Kto ty?" Cisza. Ścisnął jeszcze mocniej i pyta: "Kto ty?" Dalej cisza, więc ścisnął najmocniej jak tylko mógł i powiedział: "Kto ty?" Jaśko. Jaki Jaśko, bo jest Jaśko młynarz, Jaśko stolarz, Jaśko drwal. Jaśko niemowa. Młody i stary nauczyciel idą razem na lekcję. Młody, stosy kserówek, teka wypchana książkami, dziennik w zębach. Stary idzie na luzaka, niesie tylko klucz od sali. Młody mówi z podziwem: No, po tylu latach pracy to pan ma wszystko w głowie? Nie, synu, w dupie. Jasiu, co tato? Brałeś książkę Kama Sutra? No, brałem. Dorysowałeś tam coś? No, trochę tak. To idź teraz, matkę rozplącz. Piaskownicy. Czy może pani powiedzieć synowi, żeby mnie nie udawał? Jasiu, przestań robić z siebie idiotę. Przychodzi Jasio w odwiedziny do dziadka. Nagle pod kominkiem spostrzegł skórę z tygrysa. Mówi do dziadka: "Dziadku, dziadku, opowiedz mi, jak to było z tym tygrysem?" "Wybrałem się kiedyś do lasu. Wziąłem ze sobą strzelbę, tak na wszelki wypadek. Idę sobie, idę, wtem słyszę, a w krzakach czai się tygrys. No to ja pach, pach, strzelam i uciekam, a on biegnie za mną i się ślizga. No to ja pach, pach, strzelam i uciekam, a on biegnie za mną i się ślizga. To ja znowu..." "Kurczę, dziadku," przerywa Jasio, "ale ty odważny, ja to bym się od razu zestrał ze strachu." "A jak myślisz, bałwanie, na czym ten tygrys się ślizgał?" Dwaj starzy przyjaciele spotykają się po długim czasie. "Co słychać?" pyta pierwszy. "A nic dobrego," odpowiada drugi. "Cierpię na moczenie nocne i nie wiem, co z tym zrobić." "Wiesz co, tu niedaleko mieszka dobry psychoterapeuta. Spróbuj, może on znajdzie sposób." Przyjaciele spotykają się po kilku miesiącach. "No i co, byłeś u tego psychoterapeuty?" "Byłem i jestem ci bardzo wdzięczny." "Już się nie moczysz?" "Moczę, ale teraz jestem z tego dumny." Jeszcze dziś wiele osób pisze ręcznie cyfrę 7 z poziomą kreską w połowie wysokości. Kreska ta zanikła w większości stylów pisma maszynowego i komputerowego. Ale czy wiecie, dlaczego ta kreska przetrwała do naszych czasów? Trzeba powrócić do czasów biblijnych, kiedy to Mojżesz wspiął się na górę Synaj. Gdy zostało mu podyktowane 10 przykazań, zszedł do swego ludu i zaczął odczytywać im donośnym głosem każde przykazanie. Gdy doszedł do 7, odczytał: "Nie wolno ci cudzołożyć." Na co z tłumu odezwały się liczne głosy: "Skreśl 7, skreśl 7". Jest zakończenie roku szkolnego. Każde dziecko przyniosło prezent z własnego zakresu możliwości. Pani, wiedząc, gdzie pracują rodzice dzieci, próbuje zgadnąć, co dostała bez otwierania prezentu. Najpierw prezent daje Ania. Pani, wiedząc, że jej rodzice pracują w kwiaciarni, potrząsa pudełkiem i mówi: "Aniu, czy to są kwiaty?" "Skąd pani wiedziała?" Później prezent daje Waldek. Pani wie, że jego rodzice pracują w sklepie ze słodyczami, potrząsa pudełkiem i mówi: "Waldku, czy to są czekoladki?" "Skąd pani wiedziała?" Sytuacja powtarza się kilkanaście razy, pani zawsze bez problemu zgaduje, co dostała. Jako ostatni daje prezent Jasio. Pani wie, że jego rodzice pracują w branży monopolowej. Nim potrząsnęła pudełkiem, zauważyła, że z pudełka coś wycieka. Postanowiła to polizać. "Jasiu, czy to jest szampan?" "Nie." Pani postanowiła jeszcze raz skosztować. "No to może ajer koniak?" "Nie." "Poddaje się, Jasiu, co to jest?" "Świnka morska." Sułtan nachyla się do najbliżej niego siedzącej żony i szepcze czule na ucho: "Jesteś słońcem mojego życia. Kocham cię. Podaj dalej." Jedzie Arab na wielbłądzie już trzeci dzień. Obok niego ledwo biegnie żona. Widać, że już nie daje rady. W pewnym momencie Arab zatrzymuje się i mówi do żony: "Wracaj do domu i przynieś flamaster." Żona patrzy na niego zdumiona, no ale przecież nie zaprotestuje. Minęło 6 dni. Żona ledwo rusza nogami, skrajnie wycieńczona, wraca z flamastrem. Podaje go mężowi, on: "Namaluj mi na plecach szachownicę." Żona patrzy na niego jak na wariata, ale bez szemrania wykonała polecenie. Gdy już skończyła, mąż do niej: "A teraz podrap mnie w C4. A na koniec oczywiście żarcik. Dom wariatów. Lekarz siedzi na dyżurce wokół Saigon, szaleńcy wchodzą sobie na głowę, wydzierają się, biją się, kompletny odjazd. Skaczą po łóżkach, jedzą karaluchy, rzucają się poduszkami. Nagle do lekarza podchodzi taki najbrudniejszy. Koszula ścierwo, pazury czarne, tłuste włosy, na nogach podarte kapcie. Nieogolony, sińce pod oczami. Lekarz na niego patrzy i mówi: "A co takie piękne do mnie przyszło, małpka?" Facet nic. "A może Napoleon albo książę?" Facet nic. "A może to taki piękny
przybysz z obcej planety nas odwiedził? Facet na to: panie kuźwa, ogarnij pan ten Saigon, bo mi dokazali internet podłączyć. I na tym zakończymy piątkowe zestawienie dowcipów. Jeśli chcecie więcej, dajcie oczywiście znać w komentarzach. Jeśli wolicie więcej ciekawostek lub macie jakieś ciekawe pomysły, poinformujcie nas o tym. Jeśli się podobało, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie, bo już w poniedziałek kolejna dawka ciekawostek. Nie zapomnijcie też wpaść na naszego Instagrama, do którego link macie w opisie. Miłego weekendu. Cześć!